Bayern pisze historię. Lewandowski znów świętuje. Bayern Monachium, Tigres 1-0 w finale klubowych mistrzostw świata. Bayern Monachium z klubowym mistrzostwem świata, Robert Lewandowski z 23. Trofeum w karierze. Najlepszy zespół Niemiec i Europy okazał się bezkonkurencyjny w kolejnej rywalizacji. Bawarczycy pokonali Tigres 1-0, a bramkę zdobył Benjamin Pavard. Obie drużyny ostrożnie przystąpiły do meczu, jakby wzajemnie badały swoje siły. Uwagę zwracał André-Pierre Gignac. Doświadczony Francuz w barwach Tigres próbował przechytrzyć obronę Bayernu, ale w pierwszym fragmencie spotkania mógł jedynie nastraszyć rywala, przy okazji wykonywania stałych fragmentów gry. Już w 18. minucie Bayern trafił do siatki. Jak się wydawało, na listę strzelców wpisał się Joshua Kimmich, który uderzył po skosie zza pola karnego. Sędzia po analizie VAR bramki nie uznał, dopatrując się pozycji spalonej Roberta Lewandowskiego, który miał przeszkadzać bramkarzowi w interwencji. W kolejnych minutach Bayern jeszcze kilka razy przyspieszył, ale dla Tigres skończyło się na strachu. W środkowej części pierwszej połowy, to meksykański zespół przyspieszył i przez kilka minut groźnie szarżował w pobliżu pola karnego Bayernu. Skończyło się jednak na jednym łatwym do wybronienia uderzeniu. W 34. minucie obronę Tigres nastraszył Leroy Sané, który wbiegł w pole karne i huknął z lewej nogi niedaleko spojenia słupka z poprzeczką. W 51. minucie bramce Tigres starał się zagrozić Serge Gnabry, ale uderzył nieznacznie nad poprzeczką. 7 minut później piłka drugi raz w tym spotkaniu wpadła do siatki. Wrzutka została posłana na głowę Lewandowskiego, który został zablokowany przez wychodzącego bramkarza, a piłkę do opuszczonej siatki skierował Benjamin Pavard. Po kolejnej analizie VAR, sędzia zaliczył trafienie. Było 1-0, a Tigres rzucili się do ataku. Piłkarze z Meksyku dwa razy domagali się podyktowania rzutu karnego za ich zdaniem zagranie piłki ręką przez graczy Bayernu. Sędzia ani razu nie zdecydował się na odgwizdanie wapna. W 72. minucie próbował o sobie dać znać Dawid Alaba. W kolejnych minutach można było odnieść wrażenie, że Bayern pragnie dowieść korzystny wynik do zakończenia spotkania. Boisko na kwadrans przed końcem opuścił Lewandowski, co odebrało mu szansę na powalczenie o koronę króla strzelców z André-Pierrem Gignaciem. W 81. minucie bardzo groźnie z dystansu uderzył Corentin Tolisso, ale Nahuel Guzman sparował piłkę na słupek. Bayern zdobył swoje 6. trofeum w ciągu 12 miesięcy. Po zdobyciu Mistrzostwa Niemiec, wygrania Ligi Mistrzów, Puchar Niemiec, Superpucharu Niemiec, a także Superpucharu Europy zostali mistrzami świata. Tym samym Bawarczycy wyrównali niesamowite osiągnięcie FC Barcelona Pepa Guardioli z 2009 roku.